Witamy serdecznie, słuchajcie podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Mateusz Mkali-Kalicki. Dobry wieczór, już dawno mnie tutaj nie było. Dokładnie, ja też od tak dawna już nie nagrywałem, że myślałem, że wyjdę z wprawy za chwilę. Jeszcze się przedstawię, nazywam się Adam Noxa15-Dębski, nagrywamy dzisiaj jest czwartek, 8 września 2022 i zdajemy sobie sprawę, że ostatnio wychodziło dużo, znaczy nawet nie ostatnio, przez wakacje. Mamy nadzieję, że mieliście bardzo udane wakacje i zdajemy sobie sprawę, że wyszło kilka gier, o których no, potencjalnie mogliśmy wspomnieć, jak Xenoblade Chronicles 3, jak chociażby ostatnio Soul Hackers 2, więc tak, było kilka gier, które prawdopodobnie, o których na pewno moglibyśmy nagrać odcinek. Czy to zrobimy? Zobaczymy. Wiecie, jak to bywa z naszym rozkładem jazdy, że tak powiem, ale jeżeli się okaże, że któraś z tych gier ostatecznie nie dostanie całego swojego odcinka, to prawdopodobnie pojawią się o nich wzmianki jeszcze na podsumowaniu roku, więc nic straconego. Niby sezon ogórkowy, a tak naprawdę nie. Było cały czas co ograć. Tak, rzucamy troszeczkę takich odcinków też, nie zdziwcie się proszę, które nagraliśmy dajmy na to 2 lata temu. To był okres, kiedy żeśmy dopiero zaczynali dodawać filmiki na YouTube do każdego naszego odcinka. I był taki okres, gdzie kilka odcinków gdzieś tam wpadło w takie limbo w tej naszej szafie z nagraniami, bo po prostu nikt nie nagrał do nich nigdy gameplayu. Nie jest tych recenzji wcale tak dużo. Stasis i Kane już się ukazały. Może pojawią się chyba jeszcze 2, mamy bodajże takie. Mamy w planach kilka różnych ciekawostek, więc zobaczymy, jak one wyjdą. Piszcie komentarze, czy to na YouTube, czy na Twitterze się z nami kontaktujcie, czy na Facebooku naszym. Dajcie nam znać właśnie, czy wolicie te dłuższe recenzje, czy może wolelibyście, żebyśmy mówili o grach krócej, ale żebyśmy faktycznie dużo więcej ich omawiali. To taka informacja na pewno nam się w przyszłości przyda. A dzisiaj tematem tego odcinka będzie recenzja gry, tutaj mam nadzieję, że dobrze to wymówię, Live Alive. Tak jest, Live Alive. Czy dobrze powiedziałem, Kali? Live Alive. Wiele osób myślało, że tę grę mówi się Live Alive, no ale przy pierwszej zapowiedzi remake'u, bo oczywiście będziemy recenzować remake tej gry, Nintendo na swoim Direkcie potwierdziło, że grę mówi się Live Alive. Okej. Okay. No jest to taka dziwaczna składanka językowa, no bo teoretycznie nie jest to live przez F, wtedy mogłoby to być żyj życie, albo... Znaczy, domyślam się, że to można interpretować jak się chce, że to jest celowo trochę takie zagmatwane. Zresztą gra jest japońska, więc... No Japończycy też lubią się bawić tymi nazwami. A jeszcze teraz właśnie, jak żeśmy rozmawiali o tym przed nagrywaniem, to zwróciłem uwagę, że to jest w sumie alive, też jest w sumie osobnym słowem. A jak się spojrzy na logo gry, to widać, że jest to lustrzane odbicie. Jest live, e i evil, E-V-I-L, czyli live pisane od tyłu. Więc, no właśnie, można tutaj się dopatrywać różnych dziwnych rzeczy. Ja sam w grę nie grałem, Mkali, powiedz właśnie, od czego chciałbyś zacząć? Czy jakieś encyklopedyczne informacje? Mam nadzieję, że dowiemy się, czy warto w Live Alive zagrać. Jak nagrywamy recenzję, to zazwyczaj polecam gry. Ale tak mówiąc, Live Alive oryginalnie wyszło na Super Nintendo 2 września 1994 roku, a teraz otrzymaliśmy po ponad 20 latach. Tak? 28 lat czekaliśmy na zachodnią premierę, długo, nie? Tak, 28 lat na zachodnią premierę, 22 lipca. Remake wyszedł ekskluzywnie na konsolę Nintendo Switch. I producentem jest Square Enix, a remake'iem zajmowało się również wewnętrzne studio Square Enix razem z deweloperem Historia. Śmiesznie nazywa się Historia, tak jak u nas, tak polsko, swojsko. No i gra jest dostępna pudełkowo oraz cyfrowo. Więc jeżeli ktoś jest fanem pudełeczek, to może dorwać bardzo ładne pudełeczko. Mm-hmm. I to, co mnie zainteresowało, jak czytałem tam pierwsze wstępne paragrafy na Wikipedii, to to, że przy grze pracowały dość znane osoby, które miały też spory wkład w wiele innych znanych tytułów tej firmy. Tak, ogólnie proces developingu Live Alive to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ... tą grą zajmowały się legendy, obecne legendy branży. Może na przykład niektórzy nie kojarzą imienia i nazwiska Takashi Tokita, ale to jest osoba, która wyprodukowała, była producerem słynnego Chrono Triggera.
to jest Chrono Trigger, to jest w zasadzie legenda branży, a nie dodatkowo stworzy takie gry jak dla Square Enix, takie jak Parasite Eve. Nie wiem, czy przypadkowo nie była ta gra recenzowana na łamach podcastu, nie pamiętam. Tak, sam ją recenzowałem. A, dobrze, dobrze. Odsyłam do naszych starszych odcinków. Tak. To było w grudniu któregoś roku. I chociażby takie gry jak Chocobo Racing, więc i wiele innych projektów Square Enix, między innymi gry z Final Fantasy. Dodatkowo, oprócz tego słynnego producera, muzyką zajmowała się Yoko Shimomura, która robiła muzykę chociażby do Street Fightera 2, serii Kingdom Hearts, Final Fantasy 15, a Live Alive to był jej pierwszy poważny projekt growy, więc tutaj ona w zasadzie to był taki growy, taki wielki growy debiut jej w tworzeniu muzyki. Z tego co pamiętam, pierwsze Front Mission też ma muzykę od niej, więc tak, w tamtym okresie faktycznie tworzyła do wielu różnych gier firmy, a no teraz jest chyba głównie znana właśnie z serii Kingdom Hearts. A taka właśnie rzecz, która mnie zastanawia, ale to może za chwilę zapytam, a chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie to, że Chrono Trigger powstał jakby zaraz po Live Alive. I jeżeli się nie mylę, obie gry są dość mocno powiązane pewnymi motywami. JRPG, podróże w czasie. Tak. Chyba to... Square w tamtym czasie bardzo lubiło w ogóle ten... Albo właśnie Takashi Tokita być może bardzo lubił ten temat, bo on z tego co... Widzę właśnie na jego z kolei stronie na Wikipedii. On był odpowiedzialny za... Był reżyserem obu tych gier i napisał do nich scenariusz. Więc domyślam się, że to może po prostu jego fascynacja tym zaowocowała. Możliwe. Nie, przyznam, że Chrono Trigger to jedna z moich ulubionych gier wszechczasów i Live Alive dołącza do top 10 ulubionych gier wszechczasów po tym, jak przeszedłem. Kończymy recenzję, dziękuję, ale... Okej, to jedno pytanie, które zostawiłem na później, czyli powiedz mi, czy wiesz może jaki był problem z tym, że ta gra tak długo czekała na zachodnią premierę? Właśnie, chciałbym przejść właśnie do tego ciekawego procesu developingu, bo to właśnie problem, dlaczego ta gra nie wyszła w tamtym czasie, w latach 90. u nas, łączy się właśnie z developingiem i tworzeniem tej gry, ponieważ... Oryginał, Live Alive było tworzone w taki specjalny sposób, że Takashi Tokita, właśnie producer, wziął 7 albo czy 8 różnych teamów. W ogóle było, on stworzył 8 różnych zespołów, żeby zrobił 8 części gier, żeby każda była stanowczo inna gameplayowo, scenariuszowo i artystycznie. I to łączy się właśnie ze współpracą z wydawnictwem Shogakukan. W Polsce Shogakukan pewnie w ogóle nie jest zbytnio znane, chyba że hardym właśnie osobom, które siedzą w mandze i anime, a to jest właśnie wydawnictwo, które zbiera właśnie czołowych mangaków w Japonii i w tym właśnie wydawnictwie jest na przykład, może po nazwiskach nie będziecie zbytnio kojarzyć, ale na przykład Ryoji Minagawa i to jest autor słynnego Sprigana. Gosho, na przykład kolejna osoba, która inną właśnie część narysowała, był Gosho Aoyama. I to jest na przykład twórca detektywa Konana, który jest z manga i anime, która jest znana w zasadzie na całym świecie. A na przykład inna osoba, Kazuhiko Shimamoto, jest odpowiedzialny za Kamen Ridera. Niektóre części, albo właśnie inne twórczości. Więc każda właśnie ta ekipa z innym mangaką tworzyła właśnie część gry, co nawet widać w grze samo artystycznie, a nawet na okładce gry oryginalnej na SNES-a, gdzie każda przedstawiona postać jest inaczej narysowana. Mm-hmm. I czyli tutaj przechodzimy, jak rozumiem, już do historii, bo ona jest podzielona na te kilka różnych scenariuszy, tak? Tak. I właśnie te scenariusze i właśnie to połączenie właśnie z wydawnictwem utrudniło właśnie wydanie u nas Live Alive, ponieważ Shogakukan jako jako w zasadzie firma, wydawnictwo, które posiada część praw, no zbytnio kręciła nosem, jeżeli chodzi o wydanie gry w Europie i w Stanach. Ponadto to był moment, kiedy Square Enix wydało chyba miesiąc później Final Fantasy VI, które u nas było hitem, przyćmiło całkowicie Live Alive'a trochę w Japonii, a w szczególności no całkowicie zmiotło lokalizację Live Alive'a dla nas, więc... Zmienili po prostu plany i priorytety. Tak, całkowicie zmienili priorytety, tym bardziej, że właśnie ten Final Fantasy VI, też wspaniała gra,
która właśnie zabiła również sprzedaż Japonii. No, Square Enix powiedziała, no, nie opłaca się nam w takim razie. A szkoda, bo myślę, gdyby Live Alive w 1994 roku został u nas wydany, myślę, że byłby kult hitem, tak jak teraz jest traktowany właśnie Final 6 albo Chrono Trigger, który był rok później, a był tylko w Stanach. Wiele osób nie wie, że Chrono Trigger wydał ten na zachodzie, był tylko w Stanach, a w Europie trafił do nas w wersji DS-owej albo PSX-owej. Nie pamiętam, czy była PSX-owa u nas, ale wiem, że była DS-owa. Więc tak, to jest... właśnie w DS-ową... Pamiętam, że po raz pierwszy zetknąłem się z grą za sprawą emulacji SNES-a, ale przeszedłem ją tak w całości dopiero na DS-ie. Ja tak samo. Miło bardzo to wspominam. I recenzja na podcaście się nie pojawiła tylko i wyłącznie dlatego, że przyznam szczerze, stchórzyłem. To znaczy stwierdziłem, że to jest taka legenda, że... Trochę bałem się o niej mówić, tak nie za bardzo wiedziałem, tak jak słuchacze zareagują. Mam wrażenie, że człowiek, no dzisiaj już podchodzę do tego zupełnie inaczej, być może musiało się trochę zmienić moje podejście, tak? No to... Powinienem do tego podejść na zasadzie, że mogłem opowiedzieć o tym, w jaki sposób właśnie było, jakie było moje pierwsze zetknięcie z tą grą i dlaczego myślę, że inni powinni po nią również sięgnąć, jeżeli tego jeszcze nie zrobili. No ale to jakby osobny temat na marginesie. No, to w takim razie trzeba przezwyciężyć ten lęk i ja ci pomogę, możemy jeszcze zaprosić kogoś, i... Bardzo chętnie, i to bo tak jak mówię, to było wiele... To było wiele lat temu, więc wiesz, podcast istnieje już ponad 10 lat, więc no trochę czasu minęło. No, ale tak a propos, żyjmy tym naszym życiem, podcastujmy i weź mi powiedz, o co w takim razie chodzi w fabule, czy w fabułach właściwie Live Alive. Ogólnie Live Alive jest podzielone na 7 różnych chapterów, które dzieją się w różnych epokach czasowych i... W każdym chapterze mamy innego protagonistę i to jest bardzo fajne, ponieważ przy przejściu Live Alive czułem się, jakbym przeszedł 7 różnych gier. Więc to jest naprawdę ciekawe doświadczenie, może moim zdaniem, w grach komputerowych, bo nie kojarzę zbytnio innej gry, gdzie co chapter masz kogoś innego i w ogóle zmienia się całkowicie również gameplay oraz narracja. Myślę, że coś by się znalazło, ale nic mi w tej chwili nie przychodzi właśnie do głowy. Właśnie mi też, tak, może Octopath Traveler, którego nie grałem, bo tam też są różni bohaterowie, myślę, że może ta gra jakoś w ten sposób cierpi, ale chyba ale nie mówisz, jest... że to nie chodzi tylko o fabułę, tylko chodzi nawet o wygląd tak, gry jest, i gameplayu, tak? Tak, również artystycznie i również gameplayowo. Zaraz po skrócie opowiem te 7 chapterów. Oczywiście recenzja jest spoiler free, nie będę wchodził w szczegóły. Jeżeli Nox będziesz chciał coś powiedzieć, to powiem ci hold up, spokojnie, więc słuchacze, spokojnie. Jeżeli chodzi o fabułę Live Alive, o historię, oczywiście jest 7 różnych chapterów, będę tak od najstarszych, w zasadzie od zarania dziejów zaczynał. Na początku mamy pierwszy chapter, który dzieje się w prehistorii i tam naszym głównym bohaterem jest Pogo i w zasadzie to jest taka ciekawa koncepcyjnie, narracyjnie chapter, ponieważ w tym chapterze nie ma w ogóle dialogów. To jest chapter, który dzieje się w prehistorii i każdy bohater posługuje się poprzez w zasadzie ikony. U nas pokazuje swoje ikony, ale to właśnie gestykulacja głównych bohaterów. Na przykład ktoś tam krzyczy, że właśnie splata ręce, że serduszko, kocham cię, albo właśnie dopadnijcie tego przeciwnika. I to wszystko, cała historia jest pokazana właśnie przez zwykłe ikonki. I cała... fabuła polega na tym, że właśnie musimy uratować dziewczynę z innego obozu, a dlaczego, która jest oczywiście ścigana przez ten obóz, ale dlaczego, po co, nie powiem więcej. I to jest właśnie fajne, ponieważ sama cała ta historia, mimo tych wszystkich ikonek, jest fajnie przedstawiona, w ogóle jest tak oryginalnie. Czuć, mimo że to jest gra z lat 90., to było coś dla mnie bardzo świeżego. Ojejciu. Pomysł brzmi dość ciekawie. I rozumiem, że kolejne scenariusze rzucają nas w zupełnie inne okresy czasowe, tak? Tak. I oczywiście kolejne scenariusze już mają pełny voice acting. I to są całkowicie inne scenariusze. Na przykład następny scenariusz dzieje się w starożytnych Chinach.
gdzie jest, wcielamy się w Kung Fu Mastera, Shifu tak zwanego, i mistrza Kung Fu, mistrza Kung Fu, po tak, mistrza Kung Fu, i w jego historii jest, musimy zdobyć następcę, ponieważ już jest oczywiście starszy i musi znaleźć swojego następcę, żeby przekazać swoje wszystkie, całą wiedzę na temat Kung Fu, żeby Kung Fu nadal żyło. Co będzie dalej, nie powiem dalej. Trzeci chapter dzieje się właśnie tak Twilight of Edo Japan, właśnie niewiele później, gdzieś chyba starożytny, może trochę później, Japonia, oczywiście, i wcielamy się tam w ninja Oboromaru, który został wysłany przez swojego mistrza na misję, aby uratować bardzo ważną personę w kwestiach politycznych, ponieważ ta persona jest uwięziona w pewnym zamku, w zasadzie takim wiosce, zamku, jak to w Japonii. No to właściwie z tego, co widziałem w demku, bo gra ma demko. Każdy może sobie spokojnie darmo pobrać i zagrać w 3 z tych scenariuszów. Jednym z nich jest właśnie ten w Japonii. Wydaje mi się, że to jednak jest zamek. Chyba można to tak nazwać. Chyba nazwa to zamek. I gameplayowo akurat chapter się różni, że to jest taki stealth mission. Cały wielki stealth mission, gdzie staramy się nie zostać wykryci przez innych przeciwników. Oczywiście jak zostajemy wykryci, to musimy z nim walczyć. Ale cały chapter można przejść bez zabijania nikogo. Co jest... A właśnie miałem cię o to zapytać, bo gra właśnie w demku tak sugerowała, że możesz to zrobić, ale nie musisz. Tak. I w pewnym momencie tak już nie byłem pewien, bo trochę się czułem, jakby gra mnie zmusiła do tego, żebym w końcu walczył z tymi przeciwnikami, ale rozumiem, że da się ich wszystkich pominąć. Tak, da się ich wszystkich ominąć, niestety mi się nie udało. Więc dosłownie minimalnie w tym przypadku przegrałem, ale i oczywiście to wpływa na ending tego chaptera. Co się dzieje później dalej, nie powiem. Czwarty chapter, jeden z moich ulubionych, Dziki Zachód. I w tym przypadku mamy taki totalny spaghetti western, gdzie gramy, gdzie wcielamy się w Sundown Kida. I naszym zadaniem jest ogólnie, historia polega na tym, że trafiamy w ogóle do pewnej też właśnie miasteczka, które zostało zgrasowane przez bandytów. I mieszkańcy proszą nas i naszego w zasadzie rywala, którego spotykamy, Mad Doga, uratowanie w ogóle tego miasteczka. No i naszym zadaniem jest pokonanie właśnie tych zbójców złych. Piąty bandytów. Zbójców, bandytów pasuje. Piąty chapter, to w ogóle takie moje zaskoczenie. Szóste to był. Piąty teraz. The Strongest, czyli który dzieje się w obecnych czasach. I tutaj wcielamy się w Masaru Takahare, który chce zostać najsilniejszym człowiekiem na świecie. No i oczywiście trenuje i postanawia, że weźmie udział w turnieju sztuk walki. I na tym turnieju po prostu walczy z innymi przeciwnikami i uczy się od nich technik. Fun fact, w tym chapterze nie ma w ogóle miejsc na takie zwiedzanie overworldowe, jak to jest bywa w RPG-ach, gdzie zwiedzamy miasteczko, tutaj tego nie ma nic. Po prostu mamy plansze jak ze Street Fightera albo z Tekkena i wybieramy przeciwnika i na tym polega ten chapter, pokonać wszystkich przeciwników. Też jest bardzo fajne, ale to jest był najkrótszy chapter i ten dla mnie akurat był najsłabszy w całej grze, ale znam osoby, które właśnie mówią, że jest najlepszy. Szósty chapter to dzieje się w niedalekiej przyszłości i tam wcielamy się w Akirę i to Akira to jest osoba, która posiada nadludzkie zdolności, ponieważ umie czytać w myślach innych ludzi i wykorzystuje to właśnie tą swoją zdolność, żeby uratować sierocińca, którego prowadzi razem z siostrą przed biker gangiem, przed kartelem, gangiem motocyklistów, który porywa właśnie dzieci i innych właśnie osoby z miasta i są czas osoby zaginione i próbuje ich odnaleźć i co się dzieje w ogóle. Się okazuje, że to później bardzo poważnie jest związane z mechami.
Okej, właśnie miałem zacząć zadawać takie niewygodne pytania, czyli najpierw mówiłeś o zmianie jakby okresów czasowych, a potem skupiłeś się bardziej na postaciach. Czy dotarliśmy już w pewnym momencie do jakichś bardziej współczesnych realiów, czy tak, jeszcze wiesz, nie? Poprzednio właśnie ten z Fighterem było, to były współczesne realia. To jest takie niedaleka przyszłość. To jest właśnie takie, jakby było za 100 okay. lat. No i siódmy chapter z tych siedmiu, jeden w ogóle chyba z moich ulubionych, obok Wild West, daleka przyszłość. I tam się wcielamy w robocika nazwanego Cube, który jest mega jest okrągły, uroczy, a nazwany jest Cube ze względu na żart swojego twórcy. I tutaj dzieje Cube, się... czyli sześcian, tak? Taki sześcian. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ trafiamy do statku zwanego Cogito Ergo Sum, który przewozi Bahamuta, potwora na ziemię, bo to jest taki transportowiec i ten robot musi sprawdzić, co się dzieje właśnie z tym statkiem, ponieważ osoby, które właśnie pracują na tym statku, właśnie ci wszyscy inni bohaterowie, wpadają w szał, w ogóle zaczynają właśnie panikować przed sobą, ponieważ coś się stało, ktoś zginął, coś się dzieje. I naszym zadaniem jest w ogóle sprawdzić to wszystko. I fun fact gameplayowy. W dalekiej przyszłości nie ma w ogóle walki. To jest też ciekawe. To jest cały chapter, który przechodzimy, rozwiązujemy zagadki, ale nie walczymy. Prawie. Nie walczymy. Ale przez całą grę praktycznie, przez cały chapter nie walczymy. To jest bardzo ciekawe. Ogólnie fun fact co do gameplayowy, co do każdego chaptera. W JRPG-ach ogólnie przyjęło się coś takiego, że grindujemy, biegamy właśnie, pokonujemy przeciwników. Tutaj w grze każda walka jest fabularyzowana. Nie ma random encounterów. Każda walka ma związek z fabułą, co jest bardzo ciekawe według mnie, że to jest było wykorzystywane w latach 90. Ponieważ nie wiedziałem, że to powiem, ale wydaje mi się, że być może są osoby, które nie wiedzą, czym jest random encounter, bo już mam wrażenie, że tak się odeszło się od tego mocno. Powiedzmy tak, w tych starych JRPG-ach, jak się po prostu idzie przed siebie, w każdym momencie właściwie ma się szansę, że po prostu pyk, ekran się zaświeci i się pojawi walka. To jest właśnie random encounter. Strasznie tego nie lubię. I mam wrażenie, że wiele osób też, dlatego w pewnym momencie zaczęto od tego odchodzić. Tak, i... I tu tego nie ma. Nie ma. Właśnie w zasadzie w pierwszym chapterze jest niby, że są random encountery, ale to są takie random encountery, że ich widzimy, że możemy to, w zasadzie zależy od nas, czy chcemy z nimi walczyć, a nie musimy po prostu. To jest ciekawe o tyle, że właśnie w Chrono Triggerze walki również były tak zintegrowane bardzo z miejscem, w którym się odbywały. Czyli jak przechodziliśmy przez jakieś miejsce, gdzie już kiedyś walkę odbyliśmy, no to można było spodziewać się, że tutaj pewnie zostaniemy zaatakowani jeszcze raz, ale przeciwnicy nie byliśmy przenoszeni na jakąś osobną arenę, tylko przeciwnicy pojawiali się gdzieś na ścianach albo wyskakiwali gdzieś z wody albo z zakrzaków. Więc być może, kto wie, być może właśnie ta postać reżysera tutaj zadziałała, tak? I Takashi Tokita, może to był właśnie jeden z pomysłów, skoro te dwie gry tak łączą. Tak, tak. Takie pomysły. Dobrze, że właśnie przeszliśmy powolutku do walki, ale zanim powiem, każdy chapter to jest tak zwany jakiś homage do różnych książek albo medium filmowego. Na przykład Wild West to jest klasyka spaghetti westernów. Distant Future, czyli ta daleka przyszłość, to jest wielki homaż dla Aliena. Jeżeli ktoś oglądał Aliena, to jak jest... tylko powiedziałeś o tym, że przewożą tym statkiem jakiegoś groźnego potwora, to od razu pomyślałem Jeżeli ktoś oglądał Aliena, to może się spodziewać czego, co tutaj może się dziać później, ale są ogromne twisty, że miałem takie what the fuck is going on? Na przykład chapter prehistoryczne starożytne Chiny. Prehistoryczne Chiny. Z kung fu to jest właśnie, każdy właśnie film karate, kung fu, gdzie właśnie mistrz uczy ucznia, nie wiem, pijany mistrz kojarzy mi się chociażby, albo z Bruce'em Lee różne filmy. Naprawdę. A na przykład Niedaleka Przyszłość to jest wielki homaż do Akiry. Jeżeli ktoś oglądał anime Akira. Anime Akira. Więc wow, po prostu wow moim zdaniem.
jest bardzo dużo fajnych nawiązań. Na przykład jeden z, to nie jest w ogóle taki spoiler, to jest właśnie taki fajny lokalizacyjny, zrobili lokalizację w ogóle u nas, że tego nie było wcześniej w fanowskim tłumaczeniu, że główny bohater krzyczy Great Scott! Co było czystym nawiązaniem do Back to the Future, a sam doktorek wygląda właśnie jak doktor Brown z Back to the Future, z powrotu do przyszłości, więc mega okay. Fajne, szanuję bardzo fajne takie mrugnięcie okiem dla gracza, jeżeli zda mniej więcej filmy z lat 90-tych, 80-tych. Mm-hmm. Okej, okay, ale tak jak mówiłeś, to każdy z tych scenariuszy był tworzony przez inną ekipę. Tak, tak. Tak. I widać to również art stylu, właśnie jak te postacie Aha. są narysowane. No, to wow, ciekawe, no. że to w ogóle udało się to jakoś dopiąć i dokończyć. Natomiast domyślam się, nie musisz odpowiadać, bo ja w grę nie grałem, więc domyślam się, że później w jakiś sposób te historie się łączą. Tak, tak, ale tutaj nie? już chodziły w heavy spoilery i nie będę okay. więcej nic mówił. Okay. W tym przypadku myślę, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany, żeby to zagrać, zagra. I polecam okay. zagrać, czyli nie, jest nie jest to po prostu, nie jest to po prostu losowy zbiór historyjek, to tak. do czegoś tam dąży. Tak. Okay. Tak. To jest fajne. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna informacja. No dobrze, to powiedz mi, czy chciałbyś coś powiedzieć na temat wizualnej strony, audiowizualnej strony? No tutaj domyślam się, że soundtrack Yokoshi Momury robi robotę. Tak, tak, muzyka jest fantastyczna, naprawdę. Naprawdę, wszystkie, całe, na przykład Wild West to soundtrack jakbym, nie wiem, słyszał Red Dead Redemption. Muzyka właśnie z Distance, nie, Yokoshi Momura, mimo takiej różnorodności, naprawdę podołała w tym przypadku. Ale to jest ciocia Yoko zawsze daje radę. Okej. Okay. A sama gra jest mega piękna, naprawdę. Mm-hmm. Remake, ten silnik HD 2D naprawdę wysysa właśnie z Live Alive jeszcze to piękność, bo oryginał nie zestarzał się zbyt dobrze. Jeżeli można, ktoś porówna sobie właśnie screenami stare Live Alive, a nowe, to widać nawet w modelach postaci, jak są fajnie usprawnione właśnie do takich współczesnych JRPG-ów. Tym bardziej mm-hmm. bardzo mi się podoba, bo grałem niedawno właśnie Triangle Strategy, które kupiłem również w tym roku i nie pograłem zbyt dużo, bo ta gra jest zbyt długa i jakoś też straciłem trochę rachubę, żeby w to grać, ale w Triangle Strategy jest jakiś dziwny blur, co mnie bardzo się nie podoba, że jest takie rozbyte. Tutaj, mm-hmm. tutaj piksele są ostre jak brzytwa, moim zdaniem. Są naprawdę wyrafinowane ten dobór kolorów w ogóle, tych wszystkich lokalizacjach jest naprawdę bardzo dobrze zbalansowane, że jak są te Wild Westy, to jest to naprawdę tak to po prostu. W lokacjach, tak, nie w lokalizacjach. Tak, mm-hmm, tak. Mm-hmm. No tak, może tutaj jednym słowem wyjaśnienia, bo mówisz HD, 2D, to jest termin, który Square Enix bardzo stara się spopularyzować. Osobiście nie za bardzo czuję, czy to się powinno tak nazywać. Chodzi po prostu o wykorzystywanie sprite'ów, pixel artowych elementów w przestrzeni trójwymiarowej. Co wygląda całkiem ładnie, chociaż wiele osób nie przepada za tym, bo właśnie tak jak wspomniałeś, w wielu z tych grach jest wykorzystywane bardzo mocne rozmycie, czy to w tłach, czy różnych elementów, a czasami po prostu te piksele nie za bardzo, no ten pixel art gdzieś tam się gubi, nie wygląda to tak dobrze jak powinno. Więc jeżeli mówisz, że tu faktycznie jest to dużo lepiej zrobione, to ciekawe, to jest ciekawa informacja. Tak, jest znacznie lepiej, jest, nawet porównywałem sobie właśnie z innymi grami i no nie wiem jak oni to zrobili, ale jest nawet te lokacje, właśnie mimo, że są one w 3D, to one mają ten vibe 2D. Nie wiem, jak to określić, naprawdę. Powinni nazywać to 2D, 3D. Możliwe. A nie HD, 2D. Możliwe. I w ogóle, ta gra jest lepiej zoptymalizowana z tego, co tak zauważyłem, bo na przykład Triangle Strategy potrafiło mi klatkować, a tutaj nie miałem żadnych spadków klatek i w trybie zadokowanym, i w przenośnym, więc... Mm-hmm. Przy czym pamiętajmy, że jednak są to troszkę, no jest to zupełnie inny gatunek, tak? Tutaj i JRPG, tam gra taktyczna, tak, ciężko tutaj powiedzieć. Tak, a propos w ogóle gry, to zapomniałem, w ogóle pominęliśmy jakoś system walki, nie powiedziałem nic o systemie walki. Wspominałeś jedynie, że walka czasami jest, a czasami jej nie ma. Tak, bo Live Alive ma taki bardzo ciekawy system walki, który jest bardzo świeży moim zdaniem, bo nie spotkałem się w innych grach z czymś takim, ponieważ mamy to jest taką zwaną taką grę taktyczną. Twórcy nazywają to real-time shogi.
na podstawie takiej gry słynnej japońskiej shogi. Ja to śmiesznie nazywam szachy 4D, gdzie mamy właśnie taką planszę ogromną i nasze postacie poruszają się według takiego wskaźnika energii, tak ujmę to. Jest taki, ładuje się poprzez pasek energii, po czym jak się poruszamy, albo właśnie nie ruszamy się w ogóle, i nasi przeciwnicy coś takiego mają i jak napełnimy tą energię, to możemy wykorzystywać swoje umiejętności. Nie ma tutaj żadnej many. Możemy używać swoich umiejętności ile chcemy. To jest najśmieszniejsze, że jeżeli nam się podoba ta umiejętność, to możemy nieskończoność ją wykorzystywać, żeby pokonywać naszych przeciwników. Tak samo właśnie jak napełni się ten wskaźnik, to możemy używać również przedmiotów albo właśnie używać skilli, żeby na przykład leczyć naszych bohaterów. Naszych przeciwników też? Nie kojarzę żadnego takiego skilla. Raczej im zabierzesz. Natomiast jeżeli, przepraszam, że ci przerwę, z tego co pamiętam z demka, czyli tak powiedz mi, czy się mylę, czy nie, ale to jest zrobione w ten sposób, że to nie jest gra turowa, mimo że wygląda jak gra turowa. Tak, to jest takie, nie wiem, real-time turowa. Naprawdę, nie wiem jak to naprawdę określić, bo to jest takie szachy 4D. Niby takie dynamiczne, a jednak turowe, więc ciężko, ciężko mi to jakkolwiek opisać. Trzeba to raczej zobaczyć gameplayowo. Tym bardziej, że poruszamy się skokowo, ale czas cały czas płynie, więc nie możemy tak momentalnie przeskoczyć w kolejne miejsce, tak? To mniej więcej w ten sposób działa? Myślę, że przy każdym skoku to właśnie to wtedy coś jak w superchodzie, jak się ruszamy, to wtedy czas płynie. Coś w tym stylu, tak bym powiedział. Czyli jak stoimy w miejscu, to nic czas się nie płynie w ogóle? Nie płynie. Okej. Więc... to widzisz, to porównanie do superhota jest ciekawe, dość trafne być może. To właśnie taki superhot troszeczkę, ale w JRPG-owym stylu. Tym bardziej, że na przykład są oczywiście, możemy rzucać właśnie czary albo właśnie skille jak koktajl Mołotowa, bo Wild West była właśnie, można było mieć. To jak na przykład używa się, to na przykład pewne pola są już w ogniu. I na przykład jeżeli znajdujemy się w tym polu, to tracimy życie. Tak samo przeciwnicy właśnie, bo przeciwnicy mogą nie zajmują jednego pola, tylko mogą zajmować cztery pola, mogą zajmować dwa pola. To jest dziwne, że na przykład przeciwnik jest taki ogromny. To trzeba to raczej zobaczyć na screenach. Ciężko to mi jakkolwiek odpisać właśnie w tym przypadku. Albo na YouTube w tej wersji odcinka z montażem wideo. Oczywiście, oczywiście. I podczas walki jest zarąbisty Battle Team w każdej części, więc... Motyw muzyczny. Tak. Chapter to rozdział. Tak, nie chcę się czepiać, ale tyle angielszczyznów już tutaj wcisnęliśmy w ten odcinek, Przepraszam. Ale w remake'u są również ulepszenia względem oryginału, bo na przykład jeżeli używamy jakiegoś skilla, jakiejś umiejętności, to nam pokazuje na przykład na jakie umiejętności przeciwnik jest podatny. Na przykład, że na elektryczność, na jakieś, nie wiem, ciosy ręką, właśnie pięściami, czy na kopnięcia, czy na właśnie na ogień, czy na wodę, czy na mrok. Różnie. I to jest fajnie rozwinięte. Później nasi bohaterowie też właśnie są pokazani, czy właśnie mogą używać tych skilli. Są różne buffy, że na przykład nie możemy używać danych skilli. A, i jeszcze śmieszna sprawa, że jak nasz przeciwnik zginie, to możemy go rewajwować. A jeżeli... Wskrzesić. A jeżeli go nie wskrzesimy i przeciwnik po prostu go znowu zaatakuje, leżącego, to tracimy tego naszego bohatera do momentu, aż będzie następna walka. Jeszcze jedna. Po całej walce oczywiście otrzymujemy punkty doświadczenia oraz przedmioty. Zazwyczaj to są różne przedmioty, które możemy albo zmiksować, albo to są właśnie jakieś... eliksiry życia, albo właśnie jakieś jedzonko, które nam dodaje życia, albo właśnie jakiś pancerz, ponieważ rozwój postaci jest bardzo prosty. Po prostu to nie jest jak w innych JRPG-ach, że możemy modyfikować postać, żeby sobie ustawiałem skille, tak jak uwielbiam, nie wiem, robić jakiegoś healera, jakiegoś, nie wiem, rycerza, który atakuje siłę. Nie, nic z tych rzeczy, po prostu ustawiamy, jest nawet dedykowany przycisk, żeby zoptymalizowany armor sobie zbroję dać do swojej postaci, do swojego bohatera i tylko tyle. Po prostu to jest gra, która nie koncentruje się na gameplayu, ale bardziej koncentruje się na opowiadanych przez grę historiach. Okej. No tak, widziałem w demku właśnie, że ten gameplay, tak
być może, żeby dać taki troszeczkę taką kontrę do tego, że ten gameplay jednak odgrywa tam dość ważną rolę, więc to też nie jest tak, że tam jest tylko fabuła, tak? Oczywiście. Okej, okay. No dobrze, rany gameplay, sam się złapałem we własną pułapkę, niech będzie, że rozgrywka, tak? O, dawno żeśmy nie nagrywali, muszę troszeczkę odświeżyć repertuar słowny. Dobrze, Makali, w takim razie, wspomniałeś o historii, wspomniałeś o tym, jak gra powstawała, wspomniałeś o tym, jak wygląda, jak brzmi. Czy już chciałbyś zmierzać do podsumowania? Komu polecasz? Jak długo zajęła ci gra? Gra mi zajęła, to nie jest długi JRPG, ta gra mi zajęła ponad 20 godzin. W 25 to myślę, że wiele graczy sobie na spokojnie się wyrobi. Czy warto kupić? Zdecydowanie. Moim zdaniem to jest jedna z najlepszych gier, jakie wgrałem obecnie. Tak w ogóle. Naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Tym bardziej, że to było takie bardzo świeże doświadczenie w grach, że to takie właśnie chaptery były, właśnie te rozdziały, że w zasadzie dostałem 7 różnych gier w jednej grze, co było, i to nie była żadna składanka, i to wszystko fajnie plotło się w całość i bardzo mi się to podobało. Tym bardziej cieszy mnie, że Square Enix postawiło na Live Alive, bo ta gra nigdy wcześniej nie była u nas dostępna, a jeżeli może gracze kupią tą grę, to może przekona to Square Enix na stworzenie kolejnych remake'ów HD 2D, może Bahamut Laguna dostaniemy wreszcie w Europie, może Chrono Triggera zremake'ują w ten sposób. Szczerze mówiąc, chciałbym zobaczyć w takim remake'u Chrono Triggera. Ale to jest taka legenda, czy powinni ją tykać? Powinni. Myślę, że jeżeli tykają takie legendy jak Resident Evil 2, Final 7, deweloperzy, albo niedawno The Last of Us Remake Part 1, to myślę, że Chrono Trigger też może dostać remake, jeżeli będzie w ten sposób stworzony. Ja nie będę zły. Powiedz mi jedną rzecz. Czy w takim razie możemy skończyć tę recenzję myślą, że ze względu na to, że Live Alive powstało, czy zostało wydane raptem rok przed Chrono Triggerem, jeżeli... A dobrze widzę, tak, chyba tak, 1.94, 1.95, to czy można powiedzieć, ze względu na tą wspólną postać reżysera, że Live Alive musiało chodzić, żeby Chrono Trigger mógł biegać? Czy się tak z tym nie zgodzisz? I myślę, że nie tylko Chrono Trigger, myślę, że współczesne gry JRPG, chociażby Final Fantasy, myślę, że Live Alive nawet miało taki impact na całą branżę gamingową w Japonii. A my tego nie dostrzegaliśmy chyba przez te wszystkie lata. To jest gra, którą na przykład Toby Fox powiedział, że to jest jedna z głównych inspiracji w tworzeniu Undertale. I wiele graczy nawet nie wiedziało, że to jest główna inspiracja, a chyba myślę, że Live Alive zostanie legendą i tylko chciałbym, żeby gracze w nią grali, bo to jest naprawdę fantastyczna gra.